Możecie usiąść. Chciałbym was przywitać serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że znowu możemy być razem, że możemy śpiewać na chwałę Pana i że możemy też usłyszeć od Pana słowo, co dzisiaj do nas ma. I prosiłbym teraz jeszcze raz, abyśmy powstali, może krótką modlitwą rozpocznijmy dalsze uwielbienie. Boże Ojcze, to przychodzimy do Ciebie w imieniu Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Chcemy Ci podziękować za kolejny dzień łaski, za kolejny dzień przeżyty, czy możemy być razem, bo to z łaski Twojej, Panie. A tak prosimy Cię raz pobłogosławić nam ten czas, który będziemy mieć między sobą, a szczególnie chcemy z Tobą mieć społeczność, Panie Jezu. Zajmij pierwsze miejsce wśród nas, powiedz Duchem Twoim Świętym w naszych sercach, pobłogosław usta, które będą wyrastować Słowo Twoje, niech to Słowo Twoje padnie na właściwy grunt, na odpowiednią rolę, Panie, aby przyniosło owoc ku Twojej chwale, a nam ku zbawieniu. Bądź uwielbiony i wywyższony jako nasz Pan i Zbawiciel. Amen. Amen. Dalej uwielbiać. 39. Numer 39. Yeah.
jestem ze słowa Bożego odnosi. Ja teraz te pieśni, które śpiewali, że Pan Jezus na Golgocie za nas umierał. Zebrani jesteśmy tu po to, aby słuchać, co chce do nas mówić i aby przybliżyć się do Niego, aby Go poznać. Bo tylko w Jezusie Chrystusie mamy zbawienie. I przeczytam taki werset z Izajasza, 55 rozdział, 6 werset. Nas pobudza do tego, abyśmy szukali. On się da znaleźć tylko tym, którzy chcą. To jest 55 rozdział, 6 werset. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. I to, że tu jesteśmy teraz zebrani, czy Kinga, czy Andrzej, czy Mirek, po to, że Bóg mówi do nas każdy dzień puka do serca człowieka, który jeszcze tam chodzi swoimi drogami, bo każdy z nas chodził, każdy z nas błądził, chodził własnymi drogami, nie szukał Boga, ale Bóg się upomina o każdego, bo Bóg nie chce śmierci grzesznika. A jak jest w słowie napisane, że każdy człowiek grzeszył i każdy ma coś tam na swoim sumieniu, ale Jezus Chrystus puka do każdego serca, aby się upamiętać, aby zwrócić uwagę swoją na to, co Jezus Chrystus zrobił na Golgocie dla nas, dla każdego z nas. My tylko to mamy przyjąć. Teraz będziemy dalej uwielbiać Pana. Cudowna miłość na tych karteczkach. Jezu.
to ma na pewno wszyscy. Bóg rozrywa dziś kajdany. Thank you.
Thank you.
Nastawmy się na czytanie Słowa Bożego teraz. Poprosimy Przemka, żeby nam mówił Słowo Boże. Co, jak się zmienia, co się zmienia w człowieku, który przeżyje nowonarodzenie, który przeżyje nawrócenie? Moi drodzy, na początku chciałem z Ewangelii Łukasza, 19 rozdziału, historię o Zacheuszu przeczytać. Pierwszych 10 wersetów. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo Sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł spiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył gościnę. Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli napiń, co wymusiłem, jestem gotów oddać 4. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się działem domu Twego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przyszedł, aby szukać mnie i znalazł mnie i zbawił. Ale tylko ten 8 werset, który zwróćmy uwagę na to, co powiedział Zacheusz do Pana. Zacheusz zastanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na tym, co wymusiłem, jestem gotów oddać 4. Moi drodzy, to słowo, które tutaj teraz przeczytałem, mówi nam, jak zmienia się myślenie. Powinno zmieniać się myślenie człowieka, który się nawróci, który przeżył nowonarodzenie, przeżył to, co jest zapisane w Biblii, oddał się zupełnie Bogu, Panu Jezusowi. Zacheusz spotkał się z Jezusem Chrystusem, naszym Panem, powiedział: oto połowę majątku mojego daję Bogu, a jeśli na tym co wymyśliłem, jestem gotów oddać 4. Człowiek, który spotka się z Bogiem, rodzi się na nowo, zmienia się. Gotów jest oddać to, co wziął niesłusznie, a nawet więcej. Jaka zmiana następuje, gdy człowiek rodzi się na nowo, zaraz widzi światło, że jeśli coś zrobiłem źle, wymusiłem, gotów jest oddać, jeśli coś nieuczciwego uczynił, czy brał od ludzi jakieś rzeczy, gotów był oddać to poczwórnie, 4-krotnie. I chcę powiedzieć, że Bóg, który wchodzi w życie ludzi, takie przemiany robi. Zacheusz mówi: Panie, jestem gotów oddać wszystko, jeśli coś komuś, na kim coś zrobiłem, wymusiłem, więcej wziąłem to, co do mnie należało. Chcę przypomnieć, że Zacheusz był celnikiem, był przełożonym nad celnikami i pobierał cło i wszelkie rodzaju tego rzeczy. I jeśli coś jako celnik wymusił na ludziach, gotów był oddać i to w 4, by przeżył nowonarodzenie. Moi drodzy, znamy też apostoła Pawła. Trochę to wspomniałem w zeszłym tygodniu o tym, jak Bóg go zmienił, jak nazwał, dał mu inne imię. Moi drodzy, apostoł Paweł, niegdyś się nazywał Saulem, Bóg go nazwał apostołem Pawłem, był bluźniercą i prześladowcą Kościoła i gnębicielem. Był kimś, kto prześladował Kościół Pański. Bóg jednak jego w drodze do Damaszku potrafił zmienić. Nie ma rzeczy niemożliwej dla naszego Pana. Gdyż Bóg
stanął na drodze, gdy szedł właśnie tylpić w Damaszku chrześcijan. I tu przeczytam fragment, jeszcze nim Chrystus stanął na jego drodze, co czynił. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. Chodzi tu o zabójstwo Szczepana. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich, Judei i Samarii. A Saul, ten zbór, wchodził do domu, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. A Saul, pisząc jeszcze groźną chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana, gdy był w Damaszku, ale już poszedł inny. Szedł do arcykapłana i prosił go o listy zawsze, kiedy przychodził do Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy zbliżał się do Damaszku, rośniło światło z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, ale powstań i idź do miasta. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z Nim byli w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Biorąc go wtedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział, nie pił. I po tym, gdy Saul był w Damaszku, przyszedł Ananiasz, mąż pełen wiary Ducha Świętego, i pomodlił się nad nim. I Pan Jezus napełnił go Duchem Świętym i zaraz oczy się mu otworzyły i przejrzał. Moi drodzy, to było nawrócenie apostoła Pawła. A tu i do nas, do duchowego życia, kiedy człowiek oddaje życie Bogu, przejrzał, zaczyna widzieć, oczy się mu otwierają, że to wszystko jest inaczej, inaczej powinno być. I tu była właśnie, to był moment nawrócenia Pawła. W 22 rozdziale tam też apostoł Paweł mówi już o sobie jako człowiek, który już zwiastował Słowo Boże. O tym jeszcze, jak prześladował Kościół samego Pana Jezusa Chrystusa. W 22 rozdziale: starszyzną i przed królem i Radą Najwyższą. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Aż na śmierć. Był mordercą. Zabijał ludzi, dlatego powierzyli Boga Chrystusa. Ale jak widzimy, i Bóg jego zmienił. Gdy apostoł Paweł spotkał się z Jezusem, już na drugi dzień zaczął go zwiastować w synagodze. Jakaż wielka zmiana. Jakie wielka przemiana jego życia, jego życia dalszego. Jego dalsze życie było z Bogiem. On już chodził z Jezusem Chrystusem. Nic go nie interesowało. Wszystko uznał za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Moi drodzy, znamy także historię z Marią Magdaleną, z której Pan Jezus wypędził 7 demonów. Ona prowadziła niegodziwe życie. A potem, gdy Pan Jezus ją uwolnił od jarzma diabelskiego, demonicznego odzmywania, to jej po zmartwychwstaniu pierwszy się ukazał Pan Jezus i to ona była pierwsza przy grobie. Otwórzmy Ewangelię Marka, 16 rozdział. Tam to jest opisane, moi drodzy, kiedy Bóg mówi nam przez Słowo, to jest prawdą, bo Jego Słowo jest nienaruszane i niepodważalne. Powstawszy z martwych wczesnym rankiem, pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Najpierw Marii Magdalenie, jak widzicie, to, co mówiłem, nie mówię z siebie i nie jest to kłamstwem, gdyż to mówię, co mi Bóg powiedział przez swoje słowo.
Moi drodzy, Bóg zmienia człowieka. I wracając jeszcze do apostoła Pawła, chcę przeczytać jeden fragment z dzieł apostolskich z 9 rozdziału. Krótki fragment, który właśnie mówi o tym, co już tu powiedziałem. I chcę to przeczytać, aby nie być gołosłownym. Moi drodzy, i powiedział też tak, że gdy zwiastował, gdy na drugi dzień oczy jego się otworzyły i ujrzał, poszedł zwiastował właśnie ludziom. Już na drugi dzień, za dwa dni zwiastował Jezusa. Bóg tak właśnie zmienił jego życie. Moi drodzy, Mateusz, ewangelista Mateusz, jest pierwsza Ewangelia tego Mateusza, o którym tutaj Pan Jezus powiedział, że pójdź za mną. On też prowadził grzeszne życie, ale Bóg go zmienił. Bóg zmienia wielu ludzi. Jak już powiedziałem, Zacheusz, kiedy zobaczył, kiedy spotkał się z Jezusem, Bóg w jego życiu pokazał mu nieuczciwość i gotów był zwrócić wszystko to, co zrabował. Człowiek, który spotyka się z Jezusem na własnej drodze życia, raczej może inaczej powiem, kiedy Jezus stanął na jego drodze życia, to zmieniają się myśli i charakter. Tak? Tak właśnie Bóg kształtuje człowieka. Mam tu też pewne dwa świadectwa dwóch ludzi, którzy sami na sobie to doświadczyli i chciałbym je przeczytać dzisiaj. Krótkie dwa świadectwa. Jezus był dla mnie postacią nieznaną. Byłem chuliganem, złodziejem, pijakiem, narkomanem, cudzołożnikiem, hipisem, zagubionym młodzieńcem. Z ciekawości pragnąc dokuczyć wszystkim swoimi cynicznymi pytaniami, poszedłem na studium biblijne w grupie. Od tamtego wieczoru poważnie zainteresowałem się Biblią. Ostatecznie po miesiącach samodzielnego studiowania Pisma Świętego tekst Ewangelii Jana 3,16 tak przemówił do mojego serca, że oddałem swoje życie Chrystusowi. Nigdy nie wiedziałem o istnieniu tego rodzaju szczęścia. Bóg uczy mnie kochać i odbierać Jego miłość. Od wielu lat tęskniłem za Nim. Był on tym, którego nigdy nie mogłem znaleźć. Wydawało mi się, że alkohol, wolna miłość i wałęsanie się po całym kraju uczynią mnie wolnym. Jednak były to jedynie sidła. Grzech doprowadził mnie do rozczarowania, nieszczęścia, poczucia winy i niemal do samobójstwa. Chrystus dał mi wolność. Być chrześcijaninem to coś wielkiego. To coraz nowe wyzwanie do uczenia się. Teraz z radością witam każdy dzień. On uczynił mnie nowym stworzeniem. Jak widzimy, Bóg z narkomana, alkoholika, z człowieka, który wałęsał się po całym kraju, który myślał już o samobójstwie, zmienił go. Teraz cieszę się, z radością wita każdy dzień. Uczynił go nowe stworzenie, moi drodzy. To tu i dla was, i dla nas jest możliwe. Drugie świadectwo jest podobne temu, ale przeczytam go. Kilka lat temu byłem narkomanem. Bałem się budzić z rana. W moim życiu nie było radości, pokoju i szczęścia. I oto pewnego dnia swojej bezradności zwróciłem się do Boga. Teraz, zaraz po przebudzeniu, zasiadam do studiowania Biblii. Z czasem słowa Pisma Świętego są jak balsam i koją moje serce jak balsam. Nie znaczy to, że wszystkie moje problemy są już poza mną lub że osiągłem stan doskonałości, ale moje życie zostało całkowicie zmienione. Narodziłem się na nowo. Moi drodzy, co chce dziś Bóg do nas przez to wszystko mówić? Bóg
który jest na tym miejscu, chce, abyśmy mu się zupełnie poddali. Może nie jesteś jego własnością. To jest tutaj taka możliwość oddać swoje serce, swoje życie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przyznać się do błędów popełnionych. Wyznać swoje grzechy. Uwierzyć w Jego ofiarę na krzyżu i w Boga Jezusa Chrystusa. I zupełnie oddać swoje życie Bogu. Tak krótko to powiedziałem. Ale chciałbym jeszcze przeczytać właśnie słowo, które w Izajaszu jest napisane. Bóg chce, aby korygowali swoje życie przed Nim. Przeanalizowali to, co jeszcze jest w naszym życiu do przemiany. Moi drodzy, Bóg nie z przypadku nas tu zgromadzi. Bo powiedział, gdzie dwóch lub trzech, tam jestem pośród nich. Może jesteś tu po raz pierwszy, ale wiedz mi, że Bóg ma dla ciebie wspaniały plan. Plan nowego życia. Plan, aby być twoim Panem. Bóg nie obiecuje łatwizny na drodze. Bóg nie obiecuje tego, że będzie bez problemów. Ale kiedy one się pojawiają, zwracam się do Boga. I Bóg mi pomaga. I nigdy nie zawiedzie. Bo Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie spełni? Mówi, a nie czyni? Bóg jest prawdomównym Bogiem. Czytając fragment, chcę, abyśmy się zastanowili nad tym, nie to, co ja mówię, ale to, co tu z tego słowa wyczytam, bo to jest, autorem tego słowa jest sam Bóg Duch Święty. Pamiętajcie o tym i przyznajcie się do mnie. Weźcie to do serca, co nam Bóg chce powiedzieć. Chcę, abyśmy się przyznali, że jesteśmy winni. Winni tego, że Chrystus dla nas umarł. Odstąpiliśmy, każdy z nas, od Boga. Każdy z nas jest winny. Nie ma ani jednego sprawiedliwego przed Bogiem. Bóg właśnie mówi do nas, abyśmy poważnie traktowali Jego Słowo. Chodzili poważnie. Moi drodzy, nikt nas nam nie przebaczy, nie oczyści. Tylko Jego krew, Jezusa Chrystusa. Jezus jest dla nas rzeczywistością. I moi drodzy, jeśli jest ktoś tutaj, kto ma problemy w swoim życiu z jakimś nałogiem, przyjdź do Jezusa, On ci go odbierze. Ja dzisiaj na tym miejscu apeluję, aby przyznać się przed Bogiem do swoich grzechów i win. Bo Bóg nawołuje nas, abyśmy Mu oddali swoje życie, abyśmy naprawdę stanęli przed Nim. Szczerze, otworzyli się przed Nim. Bo Bóg mówi, nie przymusza nas. On nam daje wolność. On dał nam wolną wolę. I On tylko puka do naszych serc. A klamka jest od wewnątrz. Klamka jest z naszej strony. I my musimy się otworzyć przed Nim. A On zaczyna nas zmieniać. Duch Święty zaczyna nas prowadzić. Ale musimy czytać to słowo, Pismo Święte, chodzić na spotkania, modlić się do Boga każdy dzień i zapominać o tym. Bo Bóg z miłości do nas gotów był poświęcić swojego jedynego Syna i umrzeć za nas bólami i cierpieniem. To Jego miłość się objawia Boga do nas. Miłość Jezusa. I może kiedyś nawet przyjąłeś Boga Jezusa, ale coś jeszcze Mu zupełnie nie oddałeś. Bóg chce, abyś Mu zupełnie się oddał. Stanął przed Nim i powiedział, Boże, co jeszcze? Co Ci się nie podoba? Co jest złe? A zobaczysz, że kiedy ten kamień, jeden kamień usuniesz z swojego życia, to Bóg tak Cię będzie prowadził, że będziesz tak wzrastał w wierze, że powiesz, Boże, dla mnie niegodnego człowieka aż tyle uczyniłeś. Moi drodzy, tu na tych spotkaniach
Te spotkania to są czynione dla Jego imienia, dla Jezusa Chrystusa. I tu każdego piątku ale chciałbym powiedzieć, że Bóg rozwiązuje problemy ludzi. Ale to zależy od człowieka. Czy on da ten problem Bogu, czy powie, może mówi, Panie, weź to, ale trzymaj się tego swoimi rękami. No Bóg mówi, dobra, ja Ci to wezmę, ale puść to, daj mi to. A nie mówisz, Panie, weź to, a trzymiesz to swoimi rękami. Bóg na siłę naszych rąk nic nie wyrywa. Ale kiedy rzeczywiście powiem, Boże, weź to i oddajemy Mu to, to to rzeczywiście Bóg bierze. Kiedy zgromadzamy się, to zawsze jest wezwanie do modlitwy o przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa. I dziś też to będzie możliwe, jeśli ktoś chce powierzyć Mu swoje życie. I wierzcie, że jeśli z wiarą się podejdzie i odda życie Bogu, to Bóg zacznie prowadzić. I może jesteś tu na tym miejscu, który jeszcze nie oddałeś swojego życia Bogu. Albo się oddaliłeś od Boga. Dziś Bóg chce, abyś się do Niego przybliżył, bo On Cię nie opuścił. On naprawdę chce Cię prowadzić. Albo masz inny jakiś problem. Oddaj ten problem Bogu, a Bóg Ci go rozwiąże. I chcę powiedzieć jedno, że czasem my ludzie sami sobie stwarzamy problemy, kręcimy różne swoje drogi, pokręcimy i potem Boga prosimy, aby to rozwiązał. I wiem, że Bóg rozwiąże. Ale jeśli my nie pozwolimy Bogu rzeczywiście to rozwiązać w praktyczny sposób, to Bóg na siłę się nie wpycha w życie człowieka. Duch Święty jest dżentelmenem, inteligentnym i delikatnym. I On tylko przychodzi i przekonuje. A decyzja należy do nas. Bóg dziś kładzie przed Tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Co wybierasz? To już należy do Ciebie. Nie wychodź stąd, nie pojednawszy z Bogiem. Bo nikt nie ma gwarancji, czy do jutra dożyje. Co będzie? Dzisiaj, kiedy patrzymy na te nekrologii, to młodzi ludzie umierają. A zapytanie, a dokąd zmierzają? Nie wiem. I nie lekceważ Słowa Bożego. Bóg chce, abyś uwierzył w Niego, abyś wyznał przed Nim, że odstąpiłeś, że upadłeś. Abyś uwierzył w Niego i przyjął do swojego serca Pana Jezusa Chrystusa. Przyjął Go i oddał Mu ster swojego życia. I powiedział, teraz Ty, Panie Jezu, kieruj moje życie. Wszystko należy do Ciebie. Rządź w moim życiu. Rządź i król. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Bardzo prosił zespół, że dwie pieśni może się zaśpiewali, razem zaśpiewamy, a potem jeszcze króciutko Słowo Boże. Ale krótko, nie będziemy zamykać Państwa, bo to znaczy, że tego nie było za dużo, żebyśmy to zapamiętali, to co mówimy.
Czy wszystkie religie nie są po prostu różnymi drogami do tego samego Boga? Ciekawe, ile jest tych religii na świecie, ile jest i wierzą, przekonani są ci ludzie, że będą medytować przed Budą, przed tą figurką, uważają, że to jest jakiś Bóg. Hinduizm znowu ma swojego Boga i islam i wiele innych religii, którzy uważają, że po prostu zanoszą modlitwy do tego samego Boga. Ale jest w Słowie Bożym, jednak możemy wyczytać całkiem
co innego i możemy się przekonać, czy rzeczywiście to jest ten sam Bóg. Przeczytamy takie słowo ze Słowa Bożego. Na przykład na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie powstało, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Bóg już na samym początku już miał swój plan, aby zbawić każdego, aby dać szansę każdemu człowiekowi przywrócenia społeczności z Ojcem. I pozornie by się wydawało, że rzeczywiście, że każda droga, każda religia jest dobra. Ale kiedy się wgłębimy w Słowo Boże, to jednak musimy dojść do wniosku, że niestety, ale jedyną drogą jest Jezus Chrystus. I zależy, na jakim miejscu w danej religii znajduje się Jezus Chrystus, tak blisko jesteśmy zbawieni. A wiemy, że jedynie w chrześcijaństwie jest Jezus Chrystus stawiany na pierwszym miejscu. Bo mamy wiele przykładów ze Słowa Bożego, że tylko On jest tą drogą do Ojca. Przeczytamy, żebyśmy nie byli gołosłowni. Ewangelia Jana. Jak macie Słowo Boże, testamenty macie, czemu nie macie? Tam jest tyle testamentów na tym. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 35 i 51. 35. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Wiele jest takich przykładów, że tylko przez Jezusa Chrystusa. Teraz 51 werset. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Widzimy, że tylko w Jezusie Chrystusie możemy szukać odkupienia i zbawienia. W żadnej innej religii nie znajdziemy tego, bo służymy innym Bogom. Po prostu Pan Jezus po to przyszedł, aby wykupić nas od grzechu śmierci, od wiecznej śmierci. Otwórzmy sobie, kto ma. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nie wiem, czy Mirek poszedł, czy jest? Bo to jest temat taki, na którym nie wszyscy się musimy zastanowić, bo ludzie twierdzą, że każda droga do Boga jest dobra. Niestety nie. Tak jak teraz czytałem, że ja jestem droga, Jezus mówi. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nie ma innej alternatywy. W danej religii, jeżeli nie ma Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, więc nie możemy uzyskać zbawienia, bo w Nim jest tylko zbawienie. Teraz jeszcze
jeszcze przeczytam też z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 30 werset. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc Bóg posłał Syna swojego tu na ziemię i był Bogiem Jezus Chrystus. Jeżeli tu pisze w Słowie Bożym, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, więc mamy do czynienia z Bogiem. Bóg przyszedł nas wykupić z tego świata. I każdy, kto Jemu zaufa i kto Jezusa Chrystusa pominie też idzie w drugą stronę. Nie idzie do Ojca w niebie, do Boga, tylko idzie tą drogą, która prowadzi na wieczną śmierć. Jeszcze przeczytamy sobie 14:9 Ewangelia Jana. Najwięcej tu w Ewangelii Jana mamy zwróconą uwagę na to, kim był Jezus Chrystus. Odpowiedział mu Jezus: poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? I znowu widzimy w drugim przykładzie, że Jezus Chrystus jest Bogiem i z Nim mamy zbawienie. I kto szuka innych jakichś rozwiązań, więc nie znajdzie drogi zbawienia w innych religiach. Opieramy się na Słowie Bożym, na Biblii. A Biblia jest napisana przez Ducha Świętego, inspirowana przez Ducha Świętego. I to, co tu jest napisane, i wiemy, że Jezus Chrystus, chyba się zgadzamy z tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, aby nas wykupić z tych grzechów, z tej drogi, na którą żeśmy zeszli, która wiedzie na wieczną śmierć. Pan Jezus wziął tych grzechów wszystkie na siebie i w Nim mamy zbawienie, jeżeli przyjmiemy Jego poselstwo. W związku z tym, cośmy przeczytali, czy jest jakaś inna alternatywa? Mi się wydaje, że to jest tak jasne, jeżeli czytamy Słowo Boże, zgłębiamy się w to, kim był Jezus Chrystus. Musimy dojść do przekonania, że nie ma innej alternatywy, że jedynie w Jezusie Chrystusie mamy zbawienie. I kto Go nie przyjmie, Jezusa Chrystusa, tym po prostu nie uzyska zbawienia. Bo jest napisane, że kto nie przyjmie Jezusa Chrystusa, tego i Bóg nie przyjmie. Więc naszym jedynym rozwiązaniem w naszej biedzie, bo się tułamy, zanim poznamy drogę zbawienia, jest Jezus Chrystus. I każdy, kto chce uzyskać zbawienie, tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. Jedynie, bo Pan Jezus powiedział: ja jestem droga i żywot. Kto do mnie przychodzi, tego nie odrzucę. I tylko w Jezusie Chrystusie. Ja jestem drzwiami. To są słowa, które Pan Jezus powiedział. Jeżeli przynajmniej zaakceptujemy to, że Słowo Boże jest prawdą,
to nie mam nic innego, żadnego innego wyboru, jak tylko przyjąć to, co tu jest napisane i przyjąć Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Każdy to musi uczynić. Uczyniłem to ja, żona moja, ty i wielu z was tu, którzy oddali już życie Jezusowi, wiedzą, że tylko przez Niego możemy osiągnąć zbawienie. Jeszcze przeczytamy z listu do Hebrajczyków 1:8. Lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieku, berłem sprawiedliwym, berło Królestwa Twego. Tron Twój, o Boże, na wieki wieku. Bóg usiadł na tronie po prawicy Boga Ojca i On przyjdzie, kiedy już ten czas dobiegnie końca tu na ziemi, a wiemy, że ten czas się zbliża. I każdy z nas musi już zdać sobie sprawę, kiedy Pan Jezus przyjdzie na ziemię po swój Kościół, po swój lud, co ze mną będzie. Albo inaczej, jeżeli nie dożyję jutra, nie byłem pojednany z Bogiem, nie przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca jeszcze. Po prostu wydaje mi się, a mam czas jeszcze, ale może tego czasu zabraknąć. I co potem? Są tylko dwie drogi. Albo na wieczne zatracenie, podłączenie od oblicza Bożego, albo tam z Panem Jezusem w radości w niebie. Tam, gdzie teraz jest u Ojca, a kiedy przyjdzie po swój lud, zabierze tych wszystkich, którzy mu byli posłuszni, którzy mu oddali życie swoje. Tak więc tak w skrócie, chciałem nawiązać do tego, żebyśmy byli po prostu, żeby było jasne, w kim, po co się tu zbieramy, tu na Stalmacha, no i w kościołach chrześcijańskich, że jedyną drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus. A wszystkie inne religie są fałszywe. Nawet ci, ta organizacja, która tak też szaleje po mieście i po Polsce, Organizacja Świadków Jehowy. Nawet nie wiem, czy mi się nazywają Świadków Jehowy, bo to jest organizacja. A Jehowa to jest Bóg. Oni wcale nie są świadkami, są świadkami swojej organizacji. I tu z tego miejsca mówię o tym, abyśmy byli czujni na to, bo oni mają tak, kto nie zna Słowa Bożego i tak pływie jeszcze, nie jest ugruntowany, bardzo łatwo może być zwiedziony. Abyśmy tylko czerpali tu ze Słowa Bożego tą prawdę, a wtedy możemy być, po prostu ustrzeżemy się tych różnych błędów i niepotrzebnych kłopotów. Więc tak jak powiedziałem, że jedynie w Jezusie Chrystusie mamy zbawienie. I każdy jeden człowiek musi mu oddać, jeżeli chce osiągnąć zbawienie, życie swoje. I być mu posłuszny, oczywiście. Bo to nie świadczy o tym, że ja powiem, że przyjmuję Pana Jezusa, ale będę służył temu drugiemu Bogu. Bogu tego świata. Każdy jeden, kto przyjmuje Pana Jezusa, przyjmuje i Jego drogę. A Bóg da siłę do tego, aby przezwyciężyć wszystkie te nasze słabości i kłopoty. Jemu tylko zaufajmy, a nasze życie i nasze drogi się wyprostują. Nie ma innej alternatywy, jak tylko Jezus Chrystus. I nie będę dłużej rozwodził się na ten temat, bo to jest, to by trzeba było dyskutować nad wszystkimi religiami, jak i w ogóle tymi większymi. Nie ma sensu, bo tam w tych religiach, czy hinduizm, czy buddyzm, tak jak wspomniałem, tam Jezusa Chrystusa nie ma. A
A Jezus Chrystus jest naszą drogą, naszymi drzwiami. W Nim mamy zbawienie. I Jemu zaufajmy, namawiam. A będziemy żyć szczęśliwie tu na ziemi i będziemy mieć nadzieję i pewność, że kiedy przyjdzie po swój Kościół, my pójdziemy z Nim tam do Ojca. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Amen. No zespół teraz. Nie gracie? No. Nie gra w ogóle. Jeszcze nie gra. Oczywiście nie jest. Nawet 3/4 na moją przeszłość i wie, co to bym, jak to bym, nie wiem, jak to stanie były. Chcę powiedzieć, że jednej drogi nie ma. No. Kilka razy byłem na krawędzi i nie ma. Jak ktoś chce przestać pić, chce, żeby mu się układało, to chyba jestem najlepszym świadectwem, bo byłem królem życia. Wierzmy, mniejsza, że nie będzie. Wierzymy w Pana Jezusa i dodaję mi się w taki inny sposób. To nie mówię, że to jest jedyna droga. Jeśli ktoś szczerze chce przestać. Jeszcze jedno. Teraz jak będziemy grać, śpiewać, jeżeli ktoś chce oddać życie Jezusowi, zapraszamy. Niech podejdzie, będziemy się modlić, pomodlimy się, uwielbimy Pana. Jeżeli ktoś chce, jest tak. A jeszcze jedno muszę powiedzieć, zapomniałem i przepraszam. Ranuś, nasz tu uczestnik, jest chory w szpitalu i skazał, żebym pozdrowił wszystkich tu zebranych. Dziękuję. Tak samo Józia, siostra, co tu siedzi. Też jest chora, nie mogła przyjść, zastrzyć w wierze, też skazała Was wszystkich pozdrowić. W imieniu Pana Jezusa. Wiecie co? Może byśmy podziękowali najpierw, a żeby już potem podziękujemy za te dary Panu. Wszechmogący Boże Ojcze, przychodzimy do Ciebie teraz w modlitwie. Chcemy Ci podziękować, że Ty masz staranie o nasze dusze, nasze ciała, że wszystko, co mamy, to od Ciebie mamy. Dziękujemy Ci za Pana Jezusa Chrystusa, że w Nim mamy zbawienie. Dziękujemy Ci, Jezu, że Ty za nas umierałeś tam na Golgocie, że w Tobie mamy zbawienie. Dziękujemy Ci za to, że przez tą śmierć Twoją, Panie Jezu, zostaliśmy usynowieni. Kto przyjął Ewangelię, kto przyjął Ciebie do swojego serca. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci za te dary, które mamy na stole. I raz nam je pobłogosławić, abyśmy spożyli te dary posiłkom ciała. A Tobie za wszystko chcemy dziękować. Uwielbi się w tych pieśniach, które jeszcze będziemy śpiewać. I przyjmij naszą chwałę z naszych serc. Bo godzien jesteś, Panie, aby Cię czcić i wielbić na każdym miejscu. Amen. Amen. Ważnego. Włożyłem piosenkę, w której żegnam się z tymi kolegami alkoholikami. Jest trochę czasu. To jest na kartkach, kiedy byłem w drogę czasu. Jak ty mieszkasz? Ja mam.
naprawdę, może to zabrzmi głupio, ja byłem w więzieniu 2 lata, przez przypadek, jak każdy. I tam właśnie spotkałem Boga, też przypadek. Tak samo jak tutaj ciebie na przykład dzisiaj spotkałem jakiś czas, ty po prostu powiedziałeś przyjdź. Przyszedłem, tak samo w więzieniu. Spotkałem kolegę, powiedział Mirosław przyjdź. Przyszedłem, zacząłem uczęszczać. Wziąłem chrzest. Tak, w więzieniu wziąłem chrzest. Wyszedłem z więzienia i jakby cholera za przeproszeniem, przepraszam za wyrażenie, jakby diabeł we mnie wstąpił. Jestem na wolności od 3 miesięcy, ani razu nie byłem na mszy, ani razu. Nawet nie przeczytałem nic. I czysty przypadek, że ciebie spotkałem z żoną i tu się zjawiłem. Ja wiem, że może głupio mówię. Dobrze, nie, bardzo dobrze. Jezu, Bóg ma zawsze cel jakiś. I tyś tu nie jest przypadkiem, że... No nie, ja tak mówię, nie wiem, czy to jest przypadek. Ja go tak mówię słowami własnymi, że tak się wyrażę. Fajnie. Bo ty mówisz, że wszystko można na nowo, zresztą nawiasem jest bardzo fajny tekst. Tylko, że widzisz, no właśnie, jest to. Człowiek posiada 2 twarze, taki Mr. Jekyll and Mr. Hyde, dobro i zło. I teraz pytanie zasadnicze, co zwycięży? Na przykład u mnie zwycięża to zło, mimo że ja staram się. Może to głupio zabrzmi, może to naprawdę głupio zabrzmi. Ja staram się, ja chcę. No ale niestety, no niestety, nie będę kłamał, nie wychodzi, no. No czegoś mi brakuje, no jeszcze, no nie wiem to wyrazić własnymi słowami. Z czego brakuje szczerości przed Bogiem. Musisz to wyznać, Bogu. Wyznać, że upadłeś, znowu tak. Upadłeś. Ale chcesz, bo Bóg zna twoje serce, doskonale każdy z nas zna serce. Jeżeli nasza motywacja jest szczera, do Boga mówimy, Bóg ci da siłę do tego, że ty trudności, które musisz pokonać. Ale w Jezusie Chrystusie, w Jego sile, bo my sami nic nie zrobimy. Oczywiście, to są słabe. I jeżeli byś chciał pomodlić się po tym, to bardzo, gdybyś ci nawet proponował, byśmy się pomodlili o problemy, o wszystko. Znaczy nie, proszę ci bardzo, ja problemów finansowych w ogóle nie mam. Ja problemów żadnych nie mam, tylko że mam problemy duchowe. Tylko ja mam, właśnie, bardzo dobrze to nazwałeś. Ja mam problemy duchowe, bo wychodzę, spotykam jedna osoba, druga, trzecia, ja pieniądze mam. To idziemy, no i teraz taki, ja sam z sobą walczę, iść nie. Ja gdzieś idę. Więc tak, tu jeszcze jedno. Dobrze, żeś zaczął mózg. No nie, bo jest to bardzo. Ja zaproszę, teraz, tu. Ja piszę pierwszy raz, ale zaraz chciałem się włączyć do wszystko. Słuchaj, bo jest tak, że jeżeli my szukamy takich społeczności, Bóg by się tu skierował, wiesz? Jeżeli my szukamy takich społeczności, to możemy przetrwać. Zależy, gdzie my się znajdujemy. Jak będziesz szukał tam kolegów ze starego życia, gospody czy jakieś, no to wiadomo, trudno się utrzymać. Ale jeżeli będziesz szukał takich społeczności, tu, czy gdzieś w zborze, czy na grupach, są różne, wiesz, na których można czerpać siłę. To jest taka piękna rzecz. Jak Bóg mi obiecuje właśnie dni na obrazie, ale teraz dzisiaj to nie będę śpiewać, bo mam tylko wersję na obrazie. Chcę kiedy słuchać, co ty mówisz. No, że jest taka pieśń właśnie. Jaki to był tytuł? Bóg nie obiecuje łatwizny na drodze. Bóg nie obiecuje łatwizny na drodze. I na wstępnie razach Bóg pozwoli. Mirku, zapraszamy i zaśpiewamy. Z przyjemnością przyjdę. Oczywiście zakładając, jeżeli do tego czasu będę żył. Bo to jest, tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie. Jeżeli gdzieś tak daleko wie, jesteś już pełny chrześcijaninem. No, ja tak uważam, ale z kolei ja wiem, że jestem pełny chrześcijaninem, ale jeszcze z brakami, no z brakami. No właśnie, to Bóg ci da, jeżeli ty jesteś szczery wobec Boga, da ci siłę i te braki, to wszystko pójdą na Bóg. Bóg ci da siłę. Bóg ci da siłę. Jest wierny swojemu słowu. Jeżeli do niego przychodzimy, to nas nie odrzucić. I wezmę, oczywiście, nasza siła się na nich nie chodzi. Jezusie Chrystusie mamy siłę. Teraz 80. To chcę, to proszę śpiewać. Ale częstujcie się tam, Mirę. Tam drugi talerz może się wyszczelić. Mirek mówi, że drugi.
107. A potem już nie są wjechał. No co wiecie? No. Teraz to się taki do 107 co wolniej się wolniejszego? 107 co wie? Zarodzie życia. Co? Zarodzie życia. Aha. Yeah.
Oh,
ma pragnienie powiedzieć coś do naszego Pana, zapraszam do modlitwy. Mamy za co dziękować, że żyjemy, że mamy co jeść, że mamy gdzie mieszkać, że nie ma wojen w naszym kraju, że spokój mamy. Mamy tyle rzeczy, aby to przynieść Panu i podziękować Mu za to. Więc zapraszam do modlitwy. Boże Ojcze, oto stoimy przed Twoim tronem, chylimy czoła przed Twoim majestatem. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci za zbawienie, za Pana Jezusa, który za nas cierpiał, który poszedł na męki, na Golgotę, aby nas wykupić. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, że Ty to wziąłeś tam na krzyż, że to nasze grzechy Cię przybijały tam do krzyża. Dziękujemy Ci, Jezu, a prosimy Cię, daj nam siły, abyśmy nie zasmucali Twojego Ducha Świętego, abyśmy chcieli iść za Tobą, aby nam wystarczyło sił. Prosimy Cię, Panie, aby te drogi, któreśmy tak powykręcali, abyśmy mogli wyprostować w mocy Ducha Twojego Świętego, bo sami jesteśmy słabi, ale jedynie Ty nas możesz posilić. Panie, tak Cię prosimy, abyśmy to, co było kiedyś taką radością w nas, i zaniechaliśmy, zaniedbaliśmy społeczność z Tobą. Panie, odnów to, odnów, abyśmy znowu mogli całym sercem i ciałem Cię wielbić, Panie, bo godzin jest, żeby Cię czcić i chwalić, bo wszystko, co mamy, to, że żyjemy, że czas łaski trwa, to od Ciebie mamy. Dziękujemy Ci, Jezu, na Zbawicielu, mój Zbawicielu. Dziękuję Ci, wywyższam Cię i prosimy Cię, Panie, spraw, abyśmy resztę tego wieczoru, tego dnia nie zmarnowali, ale abyśmy jeszcze mogli w domu każdy przeczytać Słowo Twoje, czy modlić się, dziękować Ci. Panie, polecam nas wszystkich, Twoje, Tobie, Panie, a też przynoszę tych wszystkich, którzy są chorzy, Józie, Franusia, Panie, dotknij ich ciał, spraw, aby Twoja moc się objawiła w ich życiu, w tych słabościach, w tych chorobach. Panie, i wszystkich, którzy cierpią, którzy są chorzy, przynoszę do Ciebie, czy Majestat Twój, Panie. Bo Ty jesteś naszym lekarzem, Ty jesteś naszym zbawieniem. W Tobie mamy wszystko i wiemy, że jedynie w Tobie mamy zwycięstwo w naszych słabościach. Bądź za to uwielbiony i wywyższony. Amen. Panie Jezu, prawda, Ci podziękować za Twoje miłosierdzie, za Golgotę, za to, że umarłeś za nas, za to, że żyje z martwych stałych, jesteś rachanym, żywym Bogiem, w Duchu Świętym. Dziękuję Ci, Panie, za kolejne spotkanie, za kolejny piątek, Panie. Dziękuję Ci za każdą jedną osobę na tym miejscu i w imieniu Twoim, w imieniu Jezu. Tak, też dziękuję Ci i za Franusia, i za Józię. Panie, Ty najlepiej wiesz mnie, co im dolega. Dotknij się ich ciał i uczuł ich, drogi Boże. Choć oni obydwoje mówią, że to mają takie doświadczenia, Panie, ale Ty nie dasz ponad siły. Ty dasz, tylko tyle nie mogę znieść. Dlatego proszę Cię, żeby już mogli to na przyszłe piątek być z nami. Tak, Panie Jezu, proszę za wszystkimi jeszcze innymi chorymi i w szpitalach, Panie, we wszystkich szpitalach w naszym kraju. Dotknij, Panie, żeby nie było tyle cierpień, tyle płaczu, tyle łez. Tak Ci dziękuję, że Ty jesteś ze mną, Panie, choćby, że dzisiaj ja też nie jestem całkiem sprawna, ale wiem, że jesteś ze mną, Panie, tylko Ci proszę. Tak proszę Cię, byś nam błogosławił w dalszym tym wieczorze, żebyś tu wszyscy szczęśliwie i zdrowi przyszli do swoim domu. A ci, którzy nie mają tych domów, którzy są na dworcu, Panie, proszę Cię za nimi, żeby oni naprawdę uwierzyli w Ciebie. A wiem, że Ty im pomożesz, bo Ty to powiedziałeś. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a resztę zostanie Wam dodane. Ja ich wszystkich błogosławię w imieniu Twoim, Panie. Amen.
Zapraszamy na piątek. A Mirek już